chłopaki pierwszy raz się w to bawią, a wierzcie mi, że to ćwiczenie jest naprawdę o dużym stopniu trudności. Naprawdę. Kopnąć, a kopnąć nad siatką i jeszcze trafić jest naprawdę jeszcze z miękkiego. Nie ma się z czego odbić, kochani. Dla nich to jest ciekawa zabawa, naprawdę. Tutaj nie chodzi o to, stąd to każdy by se kozaczył i tak dalej. Jacy oni są kochani, kochani. Ich duch rywalizacji i wszystkie cechy, geny, zwycięstwa, sportu są nieprawdopodobne. Kocham te dzieciaki. Super. Pięknie, pierwsza poszła blisko. Nie, to była próbna. A to była seria próbna. To Nusia przyjmie, dobra? Ja mam rzucać, czy pan Przemek? Pan Przemek, dobra? Pan Przemek rzuca, kochani, ja przepucham gardło, bo uschłem strasznie. To będzie jeszcze jakaś seria? Uwaga! Będzie jeszcze jakaś seria? Jak nie wyjdzie z klatki, to jeszcze raz, do skutku. Jest jeszcze... Daj, super, ale ta była w bramie. Sabeczku, teraz daj się pobawić jeszcze innym, uwaga. Aj, niedużo brakło. Niedużo brakło, kochani, uwaga. No, to była bramka, stąd patrzę. Tak, jest na blacie, Sabeczku. Ale znowu. Słuchajcie, cała ta zabawa pomalutku musi poczuć. Kilka strzałów jest takich, Łukaszku, że trzeba poczuć. Słuchaj, Gutek przez pierwszych 10 piłek, słuchaj, nic. Dopiero potem wyczuł, jak się odbić, jak zareagować pomalutku. To za bardzo do tyłu było. Chciałby się odsuwać, nie? Uwaga. Super. Pięknie i to siedzi, patrzcie. Aj, niedużo brakło, kochani. Słuchajcie, przede wszystkim propagujemy ruch, sport, zabawę i tak naprawdę to jest najważniejsze, kochani, tutaj dzisiaj. To, że mamy jakieś dodatkowe atrakcje, bawimy się, kochani, o saszetkę Manchesteru City. Zwycięzca będzie mógł, kochani, otworzyć właśnie tą nagrodę. Natomiast patrzcie, aj, nie wyszło, powtarzamy. To jest, kochani, edycja, która za momencik trafi do zwycięzcy. No na razie Gutek powiesił bardzo wysoko poprzeczkę, natomiast uwaga... I wchodzi! Patrzcie, a jak cofał się do tyłu, jakie to... Bo jak milimetry brakły! Słuchajcie, ale kochani... Uwaga! To siedzi! Piękna, patrz! Jakie ładne! Brawo! Czyściochna! Super! Gratulacje, Fabi! Ale ta ładnie poszła, słuchajcie. Naprawdę, pod samą poprzeczkę. Bez szans obrony dla bramkarza. Aj! Wyszła! Ale super! Naprawdę, kochani, powiem wam, piękny, techniczny, ładny strzał. Uwaga. A i znowu obrońca przeszkodził. Ten czarny słupek to on dzisiaj Sapkowi ze 3 bramki zabrał. Uwaga. Siedzi. Opona. Nie, ale brawo. Okno piękne. Okno piękne, ale nie było opony, ale idealnie. Druga bramka. Brawo, Fabiczku. Słuchajcie, widzicie? Dokładnie tak jak mówię. No, Sabeczku, no, 2 bramki trafił, także wchodzi trzecia. Brawo! Ohoho! Super, Fabik! Mamy trzeci strzał, trzecia brama! I? Nie ma! Widzisz, wyczuł, o co chodzi. Chodzi o to, że oni muszą sobie załapać gdzieś środek ciężkości, skądś się odbić. No nie jest to z trampoliny proste. Uwaga! Siedzi! Czwarta brama, brawo! Słuchajcie, atropone zdmuchnął, Fabik, bo by była, słuchaj. Czwarte strzelenie, słuchaj. Tak akurat ją odchylił, nie? Słuchajcie, czwarty strzał, uwaga. Jeszcze, jeszcze. 4 bramki. Słuchajcie, 4 bramki, uwaga. Krótki rzut zawodnika, gdzie bramka, przypomnienie i... Aj, nie wyszło z sieci, lecimy dalej. Ja mam tylko oponę. 4. Uwaga, czy mamy 5. trafienie? Mamy 5. trafienie, brawo, Fabik, super! Fajne wchodzą, uwaga. Słuchajcie, duma rozpiera tatę i wszystkich widzów, bo to naprawdę ładne brameczki. Słuchajcie, mamy 5 bramek. Uwaga. Aj, troszkę nam uciekło, kochani. Wiaterek się zerwał, uciekło na lewo. Ile strzałów zostało, panie Przemku? 8 strzałów, to jeszcze wszystko się może, Fabik, zdarzyć. Uwaga. Jestem idealny takie, ale czasem na siłę powiem. Nie wyszło, powtarzamy. Słuchajcie, 4 strzały, zostało 8, to bardzo wysoka skuteczność, Fabik. Muszę cię pochwalić absolutnie, tym bardziej, że Fabik pierwszy raz próbuje strzelać z trampoliny. Słuchajcie, co prawda Fabik ułatwia sobie trochę zadanie, bo widzę, że nie robi ze skoku, nożyc nie uderza. Znaczy, Fabinek, to chodzi o to, żeby się wybić, nie strzelać. O tak, o właśnie, o to chodzi. Tak, bo te troszkę na stojąco ostatnie strzały, natomiast tu chodzi o to pięknie, rewelacja. Trudno, Fabik, co nie?
Fabik, powiem wam inaczej, no bo tak na stojąco to troszkę jednak jest prosił. Pięk! Aj, niedużo, niedużo! Przemuś troszkę bliżej mu rzucaj, za daleko, on do tyłu się musi odsuwać. Fabik, cofnij się do tyłu, żebyś nabiegał. O tak. Ja właśnie tak robię. O! Widzisz? Bo on, żeby on nabiegał, nie cofał. O! Super, ale to oto kaman. Będzie jeszcze jakiś konkurs? Czy co? Kocham cię, Samuś. Słuchajcie, kochani. Wyższe, o właśnie, o tak o. O właśnie o to chodzi. To są właśnie z takich świeczek najlepiej się walczy. Ta piła jest długo zawieszona, długo spada. O, jest czas się ułożyć, super. Powiem ci tak, Fabi, same strzały są piękne. To, że one nie wpadają, nie jest fakt. Fakt jest to, że naprawdę składasz się do tych strzałów rewelacyjnie. No jest strzał, super, zalicza komisja, ale to są strzały na stojąco. No ja wiem, że nie... No dobra, ale weszło. Słuchajcie, kibice protest wnoszą, kochani. To się nie liczy, no. O właśnie, ale to nic. Najważniejsza, jeszcze raz mówię, kochani, jest zabawa. Natomiast, no, jesteśmy blisko. Brawo! O to oka, brawo, dotknę! Ale ta brama, Fabik, o to chodzi, idę z pełnym szacunkiem do ciebie, bracie. To za dzień. Aleś to zadziobał. Jedna rzeka. Ta. Kochani, szacun. Powiem wam szczerze, że nieprawdopodobny szacun. Myśmy walili ostatnio w opony 3 godziny i nikt czyściocha nie mógł strzelić, kochani. Ale weszło nieprawdopodobne. Uwaga. Za wysoko. Słuchajcie, ta brama jest mistrz świata. Ale, o, ale. Słuchajcie, absolutnie. Fabian, chodź. Jesteś tutaj, piątkę, powiem ci, kochany przyjacielu. Ostatnio ile czasu waliliśmy w opony? 2 godziny? Słuchajcie, ostatnio waliliśmy z 2 godziny w opony, muszę wam powiedzieć, i nie mogliśmy trafić, kochani. Łukasz, nie? Z 2 godziny waliliśmy, nie? Lekko. Tutaj ostatnio. Ale z ziemi, proste. Z ziemi, ze stojącej piłki, kochani. A tu z takiego, nie? Ale fikus, powiem ci, że żółw straszny. Daj żółwia, gratulacje za występ. Pamiętajcie, dawaj żółwia. Chłopaki bawili się, słuchajcie, nieprawdopodobnie. Ile w ogóle kto jak trafił? 6 ma Butek, 6 ma Fabian i nie wiem ile ma. No to jak jest 6, to musi być dogrywka, słuchajcie. Dobra. Dlatego, że w tej chwili, tylko jak tą dogrywkę rozegrać? Ja mam jeszcze 3 ten. Ja ale nie on. A może teraz jako dogrywkę? Tak, komisja tak twierdzi. No, tak sądzę. Słuchajcie, no komisja twierdzi, że Czyścioch za urodę bramki Gutek oddajemy. Zgadzasz się? Dobra, piona, Gutek się zgadza, kochani, ja też się zgadzam. Słuchajcie, za taką bramę absolutnie wręczam ci z tą satysfakcją wielką nagrodę, piąteczka. My nie mogliśmy tak trafić. My nie mogliśmy trafić ziemi. Brawa jeszcze raz na niego. Słuchajcie, kochani, to Fabian. Takie uderzenie, kochani. A teraz zobaczmy, co w tej saszetce trafił. Chodź, Fabianku, otwieraj Manchestera. Ale brama. A ja co trafiłem? Tak, jest. Powiem wam, kochani, że nieprawdopodobna sytuacja. Fabian otwiera swoją nagrodę. Chłopcy trafili dokładnie po tyle samo strzałów, kochani, ale za estetykę, za urodę, za piękne wykonanie bramki, no Fabian, kochani, absolutnie dostaje dzisiaj nagrodę. Otwiera Manchester United 2003, uwaga. I co tam takiego wpada, słuchaj, za karty? Juan Sebastian Veron. Słuchajcie, Juan Veron, pamiętacie Grajka? Słuchajcie, my będziemy statem pamiętać, bo to naprawdę są, słuchajcie, dokładnie, Argentyńczyk, który bram naczepał tu już na łyso, słuchajcie, ale proszę bardzo. Juan Veron, naprawdę piękna karta. Słuchajcie, mamy minę Fabiana, nie wiemy co trafił, ale chyba coś się dzieje. Uwaga, tu mamy, słuchajcie, Roy Keane. Roy Keane, następna legenda Manchesteru United, kochani, niesamowite karty. John Oshie. Słuchajcie, John Oshie, kolejna, słuchajcie, młodziutkie karty. Kupka zatkało, słuchajcie. A, widzisz. Rio Ferdinand. Rio Ferdinand, kochani, mamy Rio Ferdinanda tutaj, słuchajcie, jeszcze z brudką, też na łyso, moda taka była, wtedy Beckhama też na łyso, pamiętam takiego. Tu mamy kartę Manchesteru United i godło, taka metryczka, wiesz? Uwaga. Beckhama na koniec, wow! Kochani, strzał godny Beckhama. Nie wiem, czy wiesz, Fabian, posłuchaj. Dawid Beckham, jego ulubionym treningiem, Fabianku, było strzelanie do opon. Także myślę, że będziesz dumny, słuchaj, że trafiłeś Beckhama i takich rzutów wolnych ci walimy, takich okien. Słuchajcie, absolutna pamiątka będzie. Gratulujemy jeszcze raz. Piątka, Fabiczku. Piątka, Łuki. Piątka. Słuchajcie, Sabuś, dawaj piąteczkę. Naprawdę świetny, słuchajcie, świetny odcinek. Gutku, dawaj piątkę. Zawalczyliście naprawdę pięknie, kochani, z naszej kruszyńskiej areny.
sceny z pobytu KS Talent, kochani. Będziemy się z wami pomalutku żegnać. Podsumowując, ja nie wiem, czy mamy troszkę prądu. Prądu patrzę, ile mamy. Mamy 26 minut, czyli takie malutkie podsumowanie zrobię, kochani, z ręki. Strzelaliśmy dzisiaj do po 20. Jeden strzałów oddawaliśmy piłkami, kochani, przewrotkami. Tam Gutek był bezkonkurencyjny. Natomiast przy kolejnej próbie strzału z woleja, kochani, Fabik strzelił przepiękne okno, które widzieliście, kochani. No, weszło czysto w oponę. Niesamowita sytuacja z przewrotek. Także na naszej Krusze na arenie działo się naprawdę dzisiaj sporo. Bawiliśmy się również kartami. Muszę wam przypomnieć, kochani, że bawiliśmy się edycją 2000. Edycją Google Chrome. Ktoś padem, tak? To był strzał, słuchaj, z PlayStation. No powiem ci, no strzał rodem z PlayStation, bo powiem ci, gdybym dał ci teraz 100 prób, myślę, że nie wiem, czy byś trafił, bo tak to niestety, kochani, funkcjonuje, że czasami Grajkowi wychodzi strzał życia. Ja myślę, że dzisiaj jeden z takich treningowych przytrafił się, słuchajcie, Fabianowi. To naprawdę ja z tej trampoliny nie jeden strzał wykonałem, kochani. Wierzcie mi, że jest to bardzo trudne. Trzeba dobrze namierzyć piłkę, dobrze na nią nabiec, dobrze się wybić. Trzeba zupełnie inaczej jak z twardego podłoża, dlatego że trzeba jeszcze tą tolerancję wziąć na moment odchyłu poniżej powierzchni zero i dopiero zaatakować. Także dziękujemy wam jeszcze raz pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia. Bawił się dzisiaj z wami Fabian, dawaj Fabianku 5. Bawiła się Nuśka, dawaj Nuśka 5. Bawił się z nami Sabcio, dawaj Sabuś. Sabeczku 5. No i bawił się z nami Guto. O! 5, kochani. Skąd te chłopaki biorą tyle energii, to nie wiem. Pomagał nam Przemuś. Cześć Przemuś, dziękujemy ci bardzo za zabawę. Łuki, dzięki śliczne. Jak zwykle było świetnie. Dziękuję wam bardzo za odwiedziny, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.